chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski Punkt Widzenia. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Patrycja Uliaszyk, koordynatorka transplantacyjna. Witaj serdecznie. Witam serdecznie, witam Cię Karolina. Patrycjo, jesteś, tak jak powiedziałam, trudna nazwa po polsku, żeby powiedzieć, czym się zajmujesz, ale zajmujesz się transplantami. Pracujesz w University of Chicago Medicine z doktorem Witkowskim w Centrum Polsko-Amerykańskim Centrum Transplantacyjnym. Ja szczerze mówiąc wcześniej nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje u nas w Chicago. Okazuje się, że tak. Co to jest za instytucja, powiedz? Tak, istnieje. Istnieje już mniej więcej od ponad roku. Jest to jak gdyby oddział w tym dużym szpitalu, jednym z najlepszych w Ameryce, University of Chicago Medicine. I jest to polsko-amerykańskie centrum, ponieważ my dążymy do tego, aby wszyscy pacjenci, którzy mówią po polsku, mieli dostęp do nowoczesnych i najlepszych metod transplantacji i organów, a także komórek tutaj właśnie w Ameryce. Zaraz zapytam Cię o te organy i o komórki, ale zanim to zrobię, to chciałam Cię zapytać, bo wiem, że Twoja praca jest Twoją pasją i bardzo się jej oddajesz. I chciałam zapytać, jak to się stało, że stałaś się właśnie taką koordynatorką transplantacyjną i jak się odnajdujesz w tym zawodzie, co Cię w nim pociąga, na czym on polega? Tak, moja praca to moja pasja, uwielbiam moją pracę, uwielbiam pracę z moimi pacjentami. Jestem pielęgniarką, szkołę skończyłam tutaj w Stanach i na początku pracowałam w szpitalu na piętrze z pacjentami i dostałam tą możliwość właśnie awansu, żeby zrobić jak gdyby taką specjalizację, douczyć się i pracować tylko głównie z pacjentami, którzy potrzebują organy. Jest to inna dziedzina pielęgniarstwa, ponieważ ja nie zajmuję się pacjentami w szpitalu, a głównie zajmuję się jak gdyby tym całym procesem, aby te przeszczepy mogli dostać. A powiedz mi, na czym polega Twoja praca, czyli jak wygląda Twój taki typowy dzień pracy? Mój typowy dzień zaczyna się u nas właśnie w centrum, gdzie głównie czas spędzam na telefonie z moimi pacjentami. Dwa razy w tygodniu widzę też pacjentów w klinice na ewaluacji, ponieważ musimy sprawdzić, czy pacjent nadaje się na wpisanie na listę i żeby dostać ten organ. I także widuję ich czasami w szpitalu, ale to już jest najczęściej, jak już dostaną ten organ, żeby tylko sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Mamy bardzo dużo spotkań, ponieważ to, aby pacjent dostał ten transplant, jest bardzo ważne, żeby był zdrowy, żeby ten organ się przyjął. Dlatego mamy dużo spotkań z lekarzami i z różnymi dyscyplinami medycznymi, żebyśmy zrobili decyzję, żebyśmy zrobili właściwą decyzję, czy ten pacjent może dostać dany organ. Powiedz, ten rynek transplantacyjny, bo to trochę tak można też nazwać, jest ta lista i to dla ludzi takich, którzy nie są związani z tą branżą, to jest taka trochę coś, co wyobrażają sobie na podstawie może seriali, że jest jakaś lista, na którą może ktoś zostać wpisany, może nie zostać i tak dalej. Jak to wygląda w praktyce? Bardzo dobre pytanie. Jak taką listę się tworzy właśnie? Powiedziałaś, że są spotkania, na których robi ona, jest podejmowana decyzja, ale generalnie jak to wygląda od strony pacjenta może bardziej? To pierwsze, co bym chciała powiedzieć, bo dostałam kilka, już miałam telefonów, pacjenci pytają się o międzynarodową listę. Nie ma czegoś takiego jak międzynarodowa lista i nie jesteśmy w stanie wysyłać organów pomiędzy krajami. Mamy tutaj w Stanach listę krajową, która działa dzięki takiej organizacji jak UNOS.
Właśnie na ich listę wpisujemy naszych pacjentów i jak to głównie działa po całej ewaluacji, którą zajmujemy się my, gdy pacjent się do nas zgłasza, ta ewaluacja może zająć od kilku dni do kilku miesięcy i gdy nasz zespół medyczny zdecyduje, że pacjent może być na tą listę wpisany, wtedy właśnie wpisujemy. Czyli jest to jak gdyby decyzja należąca do właśnie lekarzy tutaj stąd, a jak to jest sprawdzane, że tak powiem, bo myślę sobie, że okej, ktoś przyjdzie, nie wiem, po znajomości, wiem, że tak nie ma, ale ludzie sobie różne rzeczy wyobrażają, czyli co, przychodzi ktoś i mówi, a ja potrzebuję nerkę, tak, no to dobrze, to my cię wpiszemy, tak nie ma, tak? Oczywiście, że tak nie ma i decyzje naszego zespołu medycznego mogą być pozytywne, a mogą być też negatywne. Jeżeli uważamy, że pacjent ma różne zdrowotne komplikacje, możemy go nie wpisać na tą listę. Co jest bardzo ważne, również pacjent musi mieć rodzinę lub znajomych, którzy będą mu mogli pomóc po przeszczepie, żeby też został na tą listę wpisaną. No właśnie, zatrzymajmy się chwilę nad tymi wymaganiami, bo oczywiście zdrowie pozwalające na to, żeby przypuszczać, że ten organ zostanie przyjęty przez organizm, tak? To jest chyba pierwsza i podstawowa rzecz, tak? Ale oprócz tego też takie gdzieś tam związane właśnie z życiem codziennym wymogi, tak? To jest też bardzo ciekawe, czyli co musi, jak to może jak wygląda? Może powiem, jak cały proces wygląda. Ja głównie zajmuję się przeszczepami nerek i trzustek. U nas w szpitalu również zajmuję się przeszczepami wysepek trzustkowych, wątroby, płuc i serca. Jeżeli pacjent dzwoni do mnie, że potrzebuje właśnie przeszczep nerki. A jak dzwoni, przepraszam, że ci przerwę, bo pewnie się takie pytania gdzieś tam u telewizorów też pojawiają. Jak pacjent dzwoni, ale pacjent przecież sam tego nie wie, czyli on już idzie od innego specjalisty, tak? Tak, od nefrologa. Okay. Akurat jeżeli chodzi o naszych pacjentów, którzy potrzebują nerkę, najczęściej on jest wysyłany przez nefrologa. To nie jest tak, że ktoś się budzi rano i twierdzi, okej, ja potrzebuję przeszczep. Nie, niestety nie. I nawet dobrze może, że i nie. Musi być chory, musi mieć problemy na to, żeby się kwalifikować wpisania na listę. Więc jak pacjent do mnie dzwoni, to pierwsze moje pytanie jest, jak tam twoje nerki? Czyli żeby w ogóle myśleć o tym, żeby być na listę wpisany, pacjent już musi być na dializach. A jeżeli jeszcze na tych dializach nie jest, to musi być blisko do tych dializ. I wtedy ja muszę mieć wynik badania z krwi, który nazywa się GFR. Ten wynik musi być 20 albo mniej. I ten właśnie wynik mówi, że te nerki pracują 20 albo mniej procent. Na 100, więc to jest bardzo mało. Bardzo mało, dokładnie. I ten pacjent już się zbliża do dializ. I wtedy to znaczy, że już te nerki nie wyrabiają, czyli już pacjent zaczyna mieć inne choroby. I jest bardzo ważne, żeby właśnie zaczął dializę albo dostał przeszczep. Jak długa jest ta lista? Lista jest długa, lista jest bardzo długa. Co jak wpisujemy naszego pacjenta na tą listę, jeżeli chodzi o nerkę, to tutaj w naszym stanie Illinois ten czas oczekiwania jest aż 5 do 7 lat. To jest bardzo długi czas. Dlatego pacjent, który do nas dzwoni i zostanie wpisany przez nas na listę, jest naszym pacjentem przez długie, długie lata. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy mieli dobrą relację. I żeby pacjent z nami się kontaktował i żebyśmy mieli, żebyśmy wiedzieli, że wszystko jest u niego w porządku. A jeżeli stan zdrowia się pogarsza, czy wtedy przesuwa się, bo to ja na przykład oglądam seriale medyczne, myślę, że nie jestem jedyna. I tam często jest coś takiego, że jak jest pacjent bardzo potrzebujący, no to zostaje przesuwany gdzieś tam do góry tej listy. To jest najczęściej w innych organach. Na pewno przy sercu, na pewno przy płucach, na pewno przy wątrobie. Przy nerkach tak nie jest, bo pacjent jest na dializach, czyli tym głównym takim leczeniem dla pacjentów z chorobą nerek jest dializa.
I czekanie na nerkę niestety zależy od innych. Głównie no, od tego czasu oczekiwania. Ale dawcą nerki może być ktoś z rodziny, prawda? Tak, tak, tak. To jest bardzo ważne i chciałabym zwrócić się do Państwa, jeżeli ktoś może oddać nerkę, ponieważ jest zdrowy, młody, nie ma się czego bać, bo wszystkie statystyki mówią, że ktoś, kto odda nerkę, będzie żył tak samo długo, jak ktoś z dwoma nerkami i o zachorowaniu na chorobę nerek jest tak samo, jak pacjent z dwoma nerkami. Więc apeluję do wszystkich ludzi, jeżeli mogą oddać nerkę, to jest dar dla kogoś, dar życia, więc tak, jak najbardziej to popieramy u nas w naszym centrum. A jak często zdarza się tak, że rodzina decyduje się na to, żeby właśnie oddać nerkę, jeżeli jest taka możliwość? Jest to bardzo często. Jest to bardzo często. Właśnie najpierw to rodzina dzwoni, że chce oddać tą nerkę. No ale oczywiście musi przyjść badania, bo to nie każdy może dać nerkę danemu potrzebującemu. Głównie chodzi o to, żeby mieć ten sam tą samą grupę krwi. I tak samo chodzi o to, żeby mieć negatywną próbę krzyżową. Więc tak jak z grupą krwi, najczęściej problemy mają pacjenci, którzy mają grupę 0 albo grupę B, bo te grupy są najrzadsze i ci pacjenci czekają najdłużej na ten przeszczep. No i grupa krzyżowa to już jest, gdy wiemy, że grupa krwi się zgadza, robimy takie coś jak próbę krzyżową, to znaczy, że bierzemy krew od dawcy i odbiorcy i sprawdzamy, czy wynik jest pozytywny i negatywny. Jeżeli wynik jest negatywny, wtedy dostajemy zielone światło i wtedy już wiemy na pewno, że ten dawca może dać nerkę biorcy. Jaki jest procent przyjmowalności nerek, bo mówimy o nerkach? Czyli są takie statystyki i jak one wyglądają? Są na pewno statystyki. Większość nerek się przyjmuje, ponieważ właśnie podczas oferty my sprawdzamy wszystko bardzo dokładnie i głównym czynnikiem jest właśnie ta próba krzyżowa. Jeżeli próba krzyżowa jest negatywna, wtedy jesteśmy prawie na 100% pewni, że ta nerka nie zostanie odrzucona. Oczywiście, czy coś się może stać? Zawsze się może stać, bo każdy organizm jest inny i nigdy nie wiemy na 100%, jak ten organizm zareaguje na ten organ od kogoś innego. Czyli nawet po wszystkich badaniach, gdy już przeszczepimy nerkę, możemy się dowiedzieć, że ta nerka zostanie odrzucona. Powiedziałaś o tym, że pacjenci, którzy z Wami współpracują, jeżeli zakładamy, że nie mają gdzieś tam dawcy wśród rodziny, są wpisani na tą listę, to są lata jak gdyby takiej współpracy z Wami i z Tobą bezpośrednio. Powiedz mi, jakie są ich reakcje, bo wiem, że to Ty jesteś tą osobą, która dzwoni do nich i mówi, mamy nerkę, tak? Powiedz, jakie są ich reakcje, bo myślę, że to jest jedna z bardziej przyjemnych części Twojej pracy, prawda? Dokładnie, dokładnie. To jest niesamowite, bo my możemy do pacjentów zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, a czasem może być to sobota, a druga w nocy dzwonię do pacjenta i pytam się, jak się ma, czy coś się zmieniło, bo jak dzwonimy do niego, no to musimy być pewni, że jest zdrowy, nic się nie zmieniło. Ale on już wie, że jak dzwoni się o tak dziwnej porze, to chyba z dobrą wiadomością. Nie dokładnie, bo ci pacjenci czekając tyle lat, czasami gubią nawet nadzieję. I zawsze, za każdym razem są bardzo zdziwieni i bardzo zadowoleni. Więc to jest naprawdę niesamowite zadzwonić do nich i powiedzieć, okej, mam ofertę, jesteś gotowy, masz godzinę, żeby przyjechać do szpitala. Prawie tak to jest, też niedokładnie. Bo czasami co się dzieje, nawet jak już pacjent jest tam wysoko i już przychodzą oferty, może się zdarzyć, że dzwonimy do tego pacjenta nawet kilkakrotnie, a pacjent dalej nie dostaje organu jeszcze. Na czym to polega? Musimy pamiętać, że ten dawca musi umrzeć, musi odejść. A jak my dzwonimy, to najczęściej dawca jeszcze żyje.
A więc po prostu jak ja dzwonię, to ja mówię, że to jest tylko potencjalna oferta i więcej informacji podam później. I wtedy jesteśmy w zależności od kilku godzin, nawet do kilku dni na telefonie i daję im więcej informacji, co się dzieje, czy mamy więcej badań, czy mamy więcej informacji, czy rodzina tego dawcy zgodziła się, żeby podarować te organy dla pacjentów. No i jak wszystko się uda, wtedy już po prostu pacjentowi dajemy krótki czas, żeby przyjechał do szpitala. A to jeżeli chodzi o nerki, a i jeżeli chodzi o inne narządy, czy wygląda podobnie ta, bo powiedziałaś, że nerki jakby dosyć często tak się przeszczepia, a wiadomo, że z sercem pewnie nie jest tak łatwo, bo tutaj już wiadomo, że dawcą nie może być nikt z rodziny. Mhm. Tutaj trzeba czekać niestety na nieszczęśliwe gdzieś tam wydarzenie, które dla jednych będzie tragedią, a dla drugich nadzieją na życie. Czy ty masz w ogóle kontakt z, tylko masz z lekarzami kontakt, czy masz kontakt też jakby z rodziną tej osoby, która jest dawcą? To jak to działa? Ja głównie pracuję tylko z pacjentami, którzy potrzebują organy. Mhm. Jest zupełnie inny zespół, który pracuje właśnie z donorami i z jego rodzinami. I jak to wszystko działa? Tutaj lokalnie mamy taką organizację, która nazywa się Gift of Hope. Mhm. I to oni kontaktują się z nami, że mają właśnie potencjalnego dawcę. I wtedy, jak oni mają tego potencjalnego dawcę, to wtedy podchodzi ten dawca, jak gdyby kreuje taką listę tych wszystkich potencjalnych biorców. I wtedy my wiemy, który z naszych pacjentów, z naszej listy podchodzi pod tego dawcę i wtedy moim zadaniem jest skontaktować się właśnie z tym biorcą. Ale ja nie mam kontaktu niestety z dawcą i z jego rodziną. To jest prawa... Pewnie po prostu nie chcemy mieć jak gdyby takiego problemu z interesami. Jednak nie każdy chce i nie każdy chce wiedzieć, kto komu daje. No właśnie, a czy pacjenci, którzy dostają organy, chcą wiedzieć, czy nie? To zależy. My dajemy im taką opcję. Już jak są w szpitalu... Czyli to nie jest nielegalne na przykład, żeby wiedzieć, od kogo się dostało, tak? Nie jest. Nie jest, ale musi być dwustronna zgoda. Mhm. A wtedy wysyłamy taki list, a jeżeli ten biorca chce się dowiedzieć i chce podziękować, wysyłamy list, Gift of Hope wysyła list do do rodziny dawcy i pyta się, czy chcą się z nimi skontaktować. Jeżeli jest dwustronna zgoda, wtedy oni organizują takie spotkania. A powiedz z twojego doświadczenia, jak wiele osób chce wiedzieć, a jak wiele nie chce wiedzieć? To trudno powiedzieć. Bym powiedziała pewnie mniej nawet niż 50%. Chciałoby się dowiedzieć, kto podarował im tak narząd. Tak. Mają takie podstawowe informacje, na przykład, nie wiem, że w takim wieku ktoś był i taka i taka płeć, czy w ogóle takich informacji nie ma? Tak, jak ja dzwonię z ofertą, to troszkę mówię, nie mogę powiedzieć za dużo. A można powiedzieć, czy na przykład ten donor jest właśnie lokalny, czy jest innego stanu. No i można powiedzieć, czy jest młody, czy jest starszy. Nie można powiedzieć, że jest po 40, przy 50, mniej więcej, tylko czy jest młody i stary. A jak dzielicie dawców organów, jeżeli chodzi o młody i stary? To kiedy zaczyna się, że jest stary? To trudno powiedzieć. No, najczęściej młody może jeszcze też można powiedzieć, że jest w średnim wieku. Głównie to już jest tak bardziej dokładnie. Jeżeli dzwonimy nawet z ofertą, każdy taki donor ma jak gdyby swój numer. I ten numer oznacza, jak dobrze te organy będą działać. I ten numer to się nazywa KDPI numer i on może być od 0 do 100%. I najczęściej od 0 do 20% to są właśnie ci młodzi donorzy, którzy nie mają żadnych problemów medycznych. Później od 21 do 85 to są właśnie ci w średnim wieku, którzy mają jakieś tam choroby. To znaczy, no, prawie każdy ma podwyższone ciśnienie, czy na przykład cukrzycę, czy jakieś inne problemy, będzie właśnie w tej kategorii. No i ci starsi, którzy mają już więcej problemów medycznych, to najczęściej są w tej kategorii 86 do 100%. Mhm. Tak to mniej więcej dzielimy. Powiedz mi, jak można uzyskać więcej informacji na temat tego polsko-amerykańskiego centrum transplantacyjnego? Powiedz,
kto powinien o nim wiedzieć, bo wiadomo, że Polacy powinni wiedzieć, że coś takiego istnieje, że oni mogą się właśnie zgłosić, mając problemy zdrowotne. Tak, nie tylko Polacy, wszyscy mieszkający w Chicago, nawet Illinois, nawet poza naszym stanem, ponieważ to jest polsko-amerykańskie centrum, ale jest to tylko część od transplantacyjnego centrum. Czyli każdy, kto potrzebuje organ, może do nas zadzwonić. Co jest bardzo ważne, ważne jest wiedzieć, jakie ma się ubezpieczenie, bo niestety bez ubezpieczenia zdrowotnego nic dla pacjenta nie możemy zrobić. No i niestety nie każdy szpital przyjmuje każde ubezpieczenie zdrowotne, więc co bym rekomendowała, po prostu zadzwonić do mnie, podać te informacje i ja sprawdzę z naszym koordynatorem finansowym, czy to ubezpieczenie bierzemy. No i wtedy właśnie możemy zacząć proces. Chciałam jeszcze zapytać, ile takich zabiegów transplantacyjnych robi się w roku, nie wiem, w tygodniu? Jak to wygląda? Zależy, bardzo zależy, bo jeszcze raz musimy pamiętać, że ktoś musi odejść, ktoś musi umrzeć, żebyśmy wzięli te organy. A czasem jest tak, że w jeden tydzień nic się nie dzieje, nie mamy żadnej oferty, a jest tydzień, że mamy kilka tych ofert w tygodniu. Tak mniej więcej na rok, w zeszłym roku mniej więcej w naszym centrum było pomiędzy 60 a 70 tylko nerek przeszczepów. I plus jeszcze inne. Plus jeszcze inne, tak. Powiedz mi, co jest najbardziej fascynujące w Twojej pracy, co najbardziej lubisz? No oczywiście, jak dajemy, jak przeszczepiamy jakiegoś pacjenta i wszystko się okazuje, że jest dobrze i pacjent nie potrzebuje więcej dializ i po prostu jest szczęśliwy, prowadzi dalej życie. Czy macie kontakt jeszcze właśnie po takim przeszczepie z pacjentem? Tak, tak, tak. Mamy jedną z najlepszych, mamy najlepszy zespół medyczny, który właśnie zajmuje się pacjentami po przeszczepach. Bo to nie tylko przed jest bardzo ważne, jest bardzo też ważne po. Nawet przez pierwszy rok bym powiedziała, nawet jest ważniejsze. Bo pamiętajmy, że nawet dostając tą nerkę, nie znaczy, że ta nerka będzie nam działać do końca życia, jeżeli nie będziemy robić nic. Dostając tą nerkę musimy wiedzieć, że to jest nasze nowe, małe dziecko i musimy się nim opiekować. Co jest bardzo ważne, musimy brać lekarstwa na odrzuty i te lekarstwa musimy brać nawet do końca życia, jeżeli chcemy, żeby ta nerka nam działała. I właśnie ten zespół, który zajmuje się pacjentami po przeszczepach, zajmuje się nimi bardzo dokładnie przez pierwszy rok, ponieważ musimy wiedzieć, że ta nerka działa. I jeżeli zobaczymy, że numery są jakieś, nie są normalne, coś się dzieje, to właśnie ten nasz zespół zajmuje się tym, żeby to wszystko naprawić. Super, dziękuję Ci bardzo. Patrycja Uliaszyk, koordynatorka transplantacyjna University of Chicago Medicine. Na co dzień z doktorem Witkowskim pracujesz, czyli Polsko-Amerykańskie Centrum Transplantacyjne. Dużo informacji. Odsyłamy wszystkich zainteresowanych tematem do tego, żeby zadzwonić. Jak się można kontaktować z Tobą? Tak, właśnie, bardzo dobrze. Ze mną można się kontaktować, zadzwonić do mojego biura. Mój numer telefonu to 773 834-8482. I tam po polsku Państwo znajdą informacje dotyczące właśnie wszystkich programów i tego, co ewentualnie można zrobić dla swojego zdrowia, jeśli ktoś jest właśnie w takiej potrzebie. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia i za tą masę informacji. Dziękuję. Dziękuję, Karolina.